Jak tworzyć konsultacje społeczne za pomocą aplikacji internetowej Mapmaker Online? Aby stworzyć konsultacje społeczne, należy najpierw wejść w edycję docelowego projektu. Po zbliżeniu na obszar, na którym chcemy utworzyć konsultacje społeczne, wchodzimy w typ edycji warstwy, do której ten obszar należy. I za pomocą narzędzia zaznaczania wielu obiektów wybieramy z mapy podkładowej działki, które stanowią obrys dla tworzonych konsultacji z przytrzymanym przyciskiem lewy Shift. Następnie, za pomocą narzędzia złączenia geometrii, po podaniu nazwy i zatwierdzeniu, program automatycznie utworzy warstwę z granicą pod konsultację zaznaczonych działek. Aby ułatwić zaznaczanie i zwiększyć przejrzystość warstwy konsultacji, zmieniamy jej stylistykę, a w niej przezroczystość i kolor wypełnienia oraz rodzaj obramowania. Teraz tworzymy konsultację. Żeby to zrobić, klikamy lewym przyciskiem myszy na opcję Utwórz konsultacje społeczne. Po uzupełnieniu nazwy, numeru uchwały oraz ustaleniu daty rozpoczęcia i zakończenia konsultacji zostają one utworzone. Aby umożliwić użytkownikom zgłoszenie wniosku o konsultacje społeczne za pomocą aplikacji Mapmaker Online, pozostaje opublikowanie projektu z poziomu panelu użytkownika w zakładce Projekty. Teraz przejdziemy do zgłaszania konsultacji społecznych w Mapmaker Online. Z poziomu panelu użytkownika przechodzimy do zakładki Geoportale i za pomocą narzędzia wyszukiwania wybieramy mapę, na której chcemy zgłosić konsultację. Po przybliżeniu lub przyciągnięciu do warstwy wybieramy narzędzie rysowania obszaru i złożenia wniosku o konsultacje społeczne. Zaznaczamy obszar klikając lewym przyciskiem myszy i kończymy zaznaczenie podwójnym kliknięciem lewego przycisku myszy na ostatni punkt zaznaczenia. Okno wniosku wypełniamy planem, danymi kontaktowymi oraz treścią uwagi i przesyłamy. W momencie przesłania konsultacji, potwierdzenie złożenia wniosku na e-mail dostaje zarówno osoba prowadząca konsultację, jak i osoba składająca.